Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii, którą zatytułowałem Pole Minowe. Będziemy się spotykali przez najbliższy czas, w każdą sobotę. Tematem tej serii będą relacje między teściami i dziećmi. Dzisiaj może niech ten odcinek będzie takim odcinkiem wstępnym, od którego wyjdziemy. Musimy pamiętać, że to Pan Bóg wymyślił małżeństwo i Pan Bóg wymyślił rodzinę i to On je zaplanował jako wspólnotę osób, która ma prowadzić ludzi do nieba. Jako jej pomysłodawca jest najlepszym specjalistą od miłości, najlepszym specjalistą od małżeństwa, od rodziny. Dlatego najpierw posłuchajmy, żebyśmy mogli dobrze wejść w tą serię, to musimy zwrócić uwagę na to, co On nam mówi. I to jest niebywałe, bo to zdanie, które za chwilę przeczytam, On w Piśmie Świętym używa w czterech miejscach. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, i złączą się ze sobą, ze swoją żoną, tak, że staną się jednym ciałem. Zobaczmy, że to jest niesamowite, że to jedno zdanie zawiera w sobie tak wiele treści. Należy dostrzec w tym zdaniu trzy podstawowe prawdy, wyrażone czasownikami. Mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją. Po drugie, złączy się ze swoją żoną. Po trzecie, staną się jednym ciałem. Zobaczmy zatem pierwszą rzecz, o której autor natchniony poucza nas w kwestii małżeństwa, jest opuszczenie. To ono stanowi punkt wyjścia w budowaniu miłości i nierozerwalnej jedności małżonków. To jest bardzo istotne. I aby doszło do zawiązania nowej rodziny, młody człowiek musi opuścić swoją rodzinę pochodzenia, tę, w której się urodził, w której dorastał. I to stwierdzenie wydaje się tak oczywiste, które stanowi... Może nawet się dzisiaj zastanawiasz, po co o tym w ogóle mówimy? Po co o tym wspominamy? Któż z nas nie jest tego świadomy, wchodząc w małżeństwo, że trzeba opuścić swoją pierwotną rodzinę? Ale czy jednak jest tak rzeczywiście? Gdyby dla wszystkich było to takie proste i jasne i zrozumiałe, to poradnie małżeńskie i sądy naprawdę by miały o wiele mniej pracy i prawdopodobnie nikt z nas nie śmiałby się z dowcipów o złej teściowej. Nawet pobieżne obserwacje par będących w kryzysie pozwalają dostrzec, iż dość często przyczyną problemów okazuje się właśnie brak opuszczenia. Choć wielu osób istnieje ogólna świadomość zagadnienia, co jednak nie wszyscy dokładnie rozumieją. Co tak naprawdę oznacza sformułowanie opuścić ojca swego i matkę? I nie wszyscy potrafią to zadanie poprawnie zrealizować. Odpuszczenie bardzo często kojarzone jest wyłącznie z fizycznym wyprowadzeniem się z domu rodzinnego do własnego mieszkania i osiągnięcia niezależności materialnej. Jednak niewątpliwie istotny jest ten element opuszczenia i jeśli jest możliwy, stanowi na pewno dość dużo dogodniejszy start dla młodego małżeństwa. Natomiast brak takiej możliwości stwarza na ogół, choć nie zawsze, poważną trudność w rozwoju miłości małżeńskiej takiego młodego małżeństwa. Bywa jednak, że samo wyprowadzenie się z domu nie zawsze rozwiązuje sprawę. Dlaczego? Otóż trzeba sobie uświadomić, że istota opuszczenia tkwi przede wszystkim w wymiarze psychicznym.
nie wyłącznie fizyczny, chociaż jest to ogromnie ważne. Aczkolwiek dla wielu osób wcale to nie jest takie proste. Trudno się temu dziwić, jeśli zdajemy sobie sprawę, że relacja rodzic-dziecko należy do najsilniejszych, jakich człowiek w swoim życiu doświadcza. Wiemy, że na początku noworodek wręcz utożsamia się z matką i dopiero potem stopniowo odkrywa, najpierw dzięki ojcu, a później innym ludziom, że istnieje jakiś jeszcze inny świat poza mamą. I że on sam też jest jego częścią, odrębną osobą. I warto pamiętać, iż trudny czas wychowania podejmowany przez rodziców ma zmierzać do tego, aby ich dziecko zyskało szeroko pojętą niezależność, samodzielność i dojrzałość. Myślę, że tutaj bardzo ważna rola należy do młodego mężczyzny, młodego męża. Nie może on stać z boku i obserwować biernie rozwój niesprzyjających wydarzeń. Nie wolno mu lekceważyć sygnałów wysyłanych przez żonę. Winien robić wszystko, aby zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa. Lojalnie obronić się, nawet jeżeli mama miałaby się za to na przykład na niego obrazić. Miałaby na przykład trzasnąć drzwiami, miałaby w ogóle ich przestać odwiedzać. Nie zachowując właściwej hierarchii relacji, z pewnością wywoła to narastający konflikt matki z żoną, w którym będzie starał się bronić każdej kochającej kobiety. Na przemianę matki i żony, stając się wrogiem raz jednej, raz drugiej. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Niech nikt wtedy nie wygrywa. Każdy jest na straconej pozycji. Każdy jest na pozycji przegranej. Cierpią wszyscy, także on sam. Aby do tego nie doszło, młody małżonek musi zadbać o stopniowe rozluźnienie więzi ze swoją matką, a jednocześnie zacieśnienie jej z żoną. Nie może pozwolić na naruszenie prywatnej sfery formującej się nowej rodziny. Warto, aby pamiętał w zasadzie, iż sprawiedliwie nie zawsze oznacza porówno. Kocha obie kobiety, ale od dnia ślubu żona ma większe prawo do jego czasu, do sił, do uwagi. I to jest pierwsza osoba w hierarchii relacji. Żona. Później są dzieci, a następnie cała reszta rodziny, bliższej, dalszej, znajomi, przyjaciele, koledzy z pracy itd., itd. Jeśli młoda żona będzie czuła wsparcie kochającego męża i przekona się, że zawsze stoją po tej samej stronie barykady, nie poczuje się zagrożona pozycją teściowej, to na pewno będzie traktowała ją lepiej. Istnieją duże prawdopodobieństwo też, że wówczas starzejąca się teściowa doświadczy wraz z upływem lat coraz więcej znaków miłości i opieki. I to od obojga małżonków. Myślę, że takie ustawienie tej hierarchii relacji jest bardzo potrzebne i korzystne dla obu stron. Szczęść Boże, do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.